Ilu żołnierzy traci Rosja, a ilu Ukraina? Podano dane: Rosjanie stracili prawie 31 tysięcy żołnierzy. Zełęński podał straty ukraińców. Ukraińscy żołnierze wyeliminowali prawie 31 tysięcy rosyjskich żołnierzy, poinformował sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy. Z kolei prezydent Wołody Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Newsmax powiedział, że każdego dnia na polu walki z armią rosyjską ginie od 60 do 100 ukraińskich żołnierzy, a kolejnych 500 zostaje rannych. Do tej pory siły zbrojne Ukrainy wyeliminowały około 30,7 tysięcy rosyjskich żołnierzy, poinformował Sztab Generalny. Sztab Generalny, raport o stratach Rosjan. Według raportu łączne straty bojowe Rosji od 24 lutego do 1 czerwca wyniosły około 30 700 plus 200 osób zostało zlikwidowanych, czołgi 1361 plus 3, bojowe wozy opancerzone 3343 plus 41, artyleria systemy 659 plus 10. MLRS 207 plus 0, obrona powietrzna minus 94 plus 1, samoloty 208 plus 0, śmigłowce 175 plus 1, bezzałogowe statki powietrzne, poziom operacyjny i taktyczny 519 plus 4, pociski wycieczkowe 120 plus 0, statki łodzie 13 plus 0. Pojazdy silnikowe i cysterny 2290 plus 15, wyposażenie specjalne 49 plus 1. Według raportu, Rosja poniosła największe straty na kierunkach, krzywruki w rejonie bachmuckim. Zełenski, codziennie rannych zostaje 500 ukraińskich żołnierzy. Sytuacja jest bardzo trudna. Każdego dnia tracimy na polu bitwy 60 -100 żołnierzy, a około 500 osób zostaje rannych w walce więc zachowujemy nasze granice obronne. Najtrudniejsza sytuacja jest na wschodzie Ukrainy oraz na południu Doniecka i Ługańska, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Newsmax. Według Zełenskiego Putin nie może pokonać Ukrainy, a świat musi przestać go bronić, biorąc pod uwagę niedawne okrucieństwa jego wojsk. Teraz on Putin, ret jest prawie odizolowany. Świat ciągle daje mu szansę, bo sankcje nie są nakładane w całości. Są luki w wypowiedziach niektórych przywódców, którzy twierdzą, że należy zaproponować rosyjskiemu przywódcy wyjście z sytuacji, dodał szef państwa, cytowany przez Ukrainform.